Cześć, witajcie. Trzecia część dialogu kutnia The Ruzi. W linku możecie w opisie możecie znaleźć do linki do drugiej i pierwszej części. To jest trzecia część. Na przeszukujcie też playlisty koniecznie na kanale w poszukiwaniu wszystkich zagadnień, które są dla was wartościowe. W listach odtwarzania macie tam taką lupę i wyszukaj możecie wpisywać zagadnienia i wyszukiwać sobie. A my co robimy? Zawsze to co to, to zawsze czyli. Czyli Czytamy. Ja czytam najpierw powolutku po polsku, niderlandzku, wtedy widzicie gdzie kontekst, potem czytam powoli tylko po niderlandzku, a potem, szyb, a potem czytam szybko, takim tempem po niderlandzku, żebyście się osłuchiwali i ćwiczyli. W opisie możecie przeskakiwać od razu do tych minutek wolnego czytania lub szybkiego czytania, jak chcecie parę razy szybkie czytanie po prostu słyszeć, żeby się przyzwyczajać, jak to się wszystko zlewa. A Wy co potem robicie? Nie jesteście pasywnymi studentami, tylko aktywnymi, czyli Wy to też czytacie też czytacie, niech to Wam dziwnie wychodzi, potem niech to Wam lepiej wychodzi, powolutku, 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 nabierzecie też tej dy dykcji. Dobra, ja nie mam dykcji idealnej, ja mam dykcję dobrą. Um, jak macie możliwość, żeby Holender Wam takie dialogi czytał, niech di Holender też Wam to czyta. Oni jeszcze fajnie to zlewają. Ale możecie moją dykcję kopiować, to, to, to daleko zajdziecie, jeśli chodzi o ten język niderlandzki. Dobra, zaczynam czytanie. Część są się... Lalalala, po polsku nie, nie mogę czytać. Część Cześć, sąsiedzie. Masz chwilę? Hello Burman. Happy even? No pewnie. Co jest? Ja zeker. What is... Y, powolutku. Ja zäker, What is er? No, o śmieciach. Now over het affal. Tak. Przepraszam, że wszystkie śmieci z powrotem przy twoich drzwiach wyrzuciłem. Ja het spajt me, dat ik de alle affal truch bajowfordur heb gegooid. Rano miałem ogromny ból głowy. Sochtens ich en enorme hoofdpein. I taką niespodziankę przed moimi drzwiami zobaczyłem. En tun zon verrassing for mein Nie, nie, co, jak to ty przepraszasz? Nie, nie. wat huzo jaj Despite hebt. Właśnie, ja chcę im powiedzieć przepraszam za to zostawienie śmieci tak przed twoimi drzwiami. Ik wil juist zehen het spajt me. Om et affal, zo ba jaufordur, zo achter telaten. Chciałem też wyjaśnić, co się stało. Ich wilde, oak et wat is er gebeurd. Nie, nie, powinienem lepiej wiedzieć, że coś się stało, bo jesteśmy dobrymi sąsiadami i wiem, że nigdy byś tak śmieci nie zostawił. Po kolei. Nie, nie, powinienem lepiej wiedzieć, to jest takie wrażenie, że coś się stało. Nee, nee. Ik had beter moeten weten, że coś się stało, dat er iets gebeurt must sein. bo jesteśmy dobrymi sąsiadami, want wij zijn buren i wiem, że nigdy byś tak śmieci nie zostawił. En ik weet, dat jij het afval nooit zou zo achterlaten. Twoja żona wszystko mi opowiedziała. Jou frau heeft me al alles vertelt. Więc przeprosiny są z mojej strony. Jak się czuje twoja córka? Dus excuses zijn van mijn kant. Who het met jou dochter? Uff, teraz jestem spokojniejszy, uspokojony. Uff, nu ben ik toch wel opgelucht. Dziękuję. Myślałem, że wciąż jesteś na mnie zły. Dank je wel. Ik dacht dat je steeds boos was op mij. Moja córka już kompletnie zapomniała o pająku. Mein dochter ist der spin al helemaal mal verheiten. A mój ból głowy? Nagle zniknął. En mein hoofdpein, die is plotseling weg. Chodź, mam jeszcze zimne piwko w lodówce. Kom, ich heb noch een koud biercie in the cool Okej? Okay? Możecie zpalacie sobie nacisnąć i czytać. To tak samo. Czytać, 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 czytać. Lub razem ze mną czytać. OK. Um, dobra. To to jest to. Um, teraz czytam powoli tylko po niderlandzku. OK. Zaczynam. Hallo, Burman. Happy even. Jazeker zeker. Wat is er? now over het Ja, het spijt me dat ik, de, dat ik het de hele afval terug bij jouw voordeur heb gegooid. ochtends had ik een enorme hoofdpijn en toen zag ik zo'n verrassing voor mijn deur. Nee, nee, hoe zou jij. Wat? Hoe zou jij de spijt hebben? Ik wil juist zeggen: het spijt me om het afval zo bij jouw voordeur zo achter te laten. Oh, Moet je moest je buitenpop Weet ik niet, je, ditje, weet je, Eerst raz. Nee, nee, wat? Hoezo jij de spijt hebt? Ik wil jij zeggen, het spijt me... Uh, ...om het afval zo bij jou voordeur zo achter te laten. Ik wilde ook uitleggen wat is er gebeurd. Nee, nee, ik had beter moeten weten dat er iets gebeurd moest zijn, wat, want... Wij zijn goede buren en ik weet dat jij het afval nooit zo zou achterlaten. Jouw vrouw heeft me al alles verteld. Dus excuses zijn van mijn kant. Hoe had het met jouw dochter? Oef, nu ben ik toch wel opgelucht. Dank je wel. Ik dacht dat je steeds boos was op mij. Mijn dochter is de spin al helemaal vergeten. En mijn hoofdpijn... Die ist plotseling weg. Kom, ik heb noch ein koud in de kulkast. Cool ok, Dobra. Tu to, powinienem lepiej wiedzieć. To jest, ik had beter moeten weten. To jest od razu takie wyrażenie. Przy tym nie, nie, powinienem lepiej wiedzieć. To jest, ja miałem lepiej musieć wiedzieć. Tłumacząc bezpośrednio te słówka, co nie? Tłumaczymy na, na powinienem lepiej wiedzieć. tą gramatykę kiedy indziej wyjaśnimy. Ok? Oké, teraz zet ik het snel, snel in het Nederlands. Hallo, buurman, heb je even? Jazeker, wat is er? Nou, over het afval. Ja, het spijt me dat ik de hele afval terug bij jouw voordeur heb gegooid. S'ochtends had ik een enorme hoofdpijn. En toen zag ik zo'n verrassing voor mijn deur. Nee, nee, wat? Hoezo jij het spijt hebt? Ik wil jij zeggen, het spijt me om oh, met afval zo bij jouw voordeur... Zo achter te laten. Ik wilde ook uitleggen wat er is gebeurd. Nee, nee, ik had beter moeten weten dat er iets gebeurd moest zijn. Want wij zijn goede buren en ik weet dat jij het afval nooit zo zou achtergelaten. Jouw vraag heeft mij al alles verteld. Dus, excuses zijn van mijn kant. Hoe gaat het met jouw dochter? Oef, nu ben ik toch wel opgelucht. Dankjewel. Ik dacht dat je steeds boos was op mij. Mijn dochter is de spinaal helemaal vergeten. En mijn hoofdpijn, die is plotseling weg. Kom, ik heb nog een koud biertje in mijn koelkast. In de koelkast. Oké. Okay. Moet je eens rustig dan, Trosjeke wolje. Oké. Okay. Chittam. Hallo buurman. Heb je even? Jazeker. Wat is er? Nou, over het afval. Ja, het spijt me dat ik de, he, de alle afval terug bij jou voordeur heb gegooid. S'ochtends had ik een enorme hoofdpijn. En toen zag ik zo'n verrassing voor mijn deur. Nee, nee. Wat? Hoezo jij de spijt hebt? Ik wil jij zeggen, het spijt me om het... Afval zo bij jou, voor door zo achter te laten. Ik wilde ook uitleggen wat is er gebeurd. Nee, nee, ik had beter moeten weten dat er iets gebeurd moest zijn. Want wij zijn een goede buren en ik weet dat jij het afval nooit zo zou Achterlaten, Jouw vrouw heeft me al alles verteld. Dus excuses zijn van mijn kant. Hoe gaat het met jouw dochter? Oef. Oef. Nu ben ik toch wel opgelucht. Dank je wel. Ik dacht dat je steeds boos was op mij. My daughter is the spinel helemaal verheten. My hoofdbein, die is plotseling weg. Kom, ekręp noch biertje in Okej? Okay? Krótki taki dialog, dokończenie, dobre zakończenie historyjki. No i co? Wy to teraz też czytajcie i powtarzajcie wszystko w sobie na głos. Czytajcie na głos ten rytm, ćwiczcie ten rytm. Mamy teraz co? Słówka. Ja zejker, no pewnie, ja Jazeker no pewnie. Het afal śmieci. Het afal śmieci. Even, chwila, na chwilę, even. Even, even momencie. Chwila, to jest takie even momencie, można powiedzieć. Even moment. Na chwilę, moment. Po prostu moment przetłumaczymy, no. Momencik, momencik, even. A tutaj było zdanie, happy even. Czy masz chwilę? Het Spite me, to jest, przepraszam, przykro mi. Sochtens, rano o poranku, to sy. To jest stare, archaiczne. Co znaczy archaiczne? Archaiczne znaczy, że stare, stare już się tego nie używa. So, to jest od des. Des Ochtends, czyli jakby o poranku bezpośrednio. Ale my czytamy to i, i my czytamy po prostu rano, o poranku. I to des, ym, już, już nie ma tego des w języku niderlandzkim, to jakby zniknęło i się mówi sochtend, smidach, savonds, To jest jakby o poranku, o popołudniu. Wie, wie, wieczorem po prostu, czyli rano po południu wieczorem po prostu. Co ten minach samoć, ok? Chojen rzucać, hechoid rzucony, rzucona, rzucone, hechoid i kep rzuciłem. Okay. Enorme, olbrzymi. Tun, wtedy kiedy, używane tylko do przeszłości, co to znaczy, bo vanir to jest kiedy, albo als, jeśli, albo czasami tłumaczymy, tłumaczymy jak kiedy, a tun. Jeśli mówimy tylko o przeszłości. Tunek JĄGWAS. Kiedy byłem młody. Happy IK OB CHYTARCHY Dużo grałem na gitarze. jongwas, JĄGWAS. SPELDE IK WIEL Dużo grałem na gitarze. Tunek TUN. DEVERASI. Niespodzianka. DESPIN. Pająk. DEBIR. Piwo. HET BIRCIE. Piwko. CIE. mpie, PIE to są zdrobnienia. Tak, e, Cie najczęściej to jest cie i zawsze każde zdrobnienie, nieważne jaki rodzajnik ma rzeczownik, czy debir, czy head het headbir, het hausie. Het zawsze jest rodzajnik het. Oitlechen, okay. wyjaśnić, wyjaśniać. Oitlechen, czasownik rozdzielnie złożony. Gramatyka czasowników rozdzielnie złożonych jest wyjaśniona w innym module, ale tu mamy taki przykład. Kani dat czy możesz to wyjaśnić? Kaniedat dat czy możesz to wyjaśnić? Kan, je, KAN jest oddziel, roz, ym, odmieniony do KANIE. Czy ty możesz wyjaśnić się z bezokoliczniku, prawda? EITLECHEN, KANIE DAT EITLECHEN. IK WIL DAT EITLECHEN, chcę to wyjaśnić. Ich WIL DAT EITLECHEN, chcę to wyjaśnić. Ich hat DAT EITLECHEN, wyjaśnię to. Ich ha. ich HA, wiemy, że ich HA to jest ideę, ale IK HA używamy też jak najbardziej do tworzenia czasu przyszłego. Najczęściej tworzymy czas prze, przysz, przyszły, przyszły, używając tego um, rzeczownika, czasownika. Han, ik hadat to. Będę to wyjaśniać, wyjaśnię to. Mhm. Ik lech dat wyjaśniam to. I to jest ten czas teraźniejszy. I tu widzimy czasownik właśnie rozdzielnie złożony. Le, lehen to jest ten czasownik, a to jest przedrostek, który leci na sam koniec. Wyjaśnione to jest w innym module. Ik heb dat Eidlecht, wyjaśniłem to. Typowy czas przeszły Dokonane. Ich habe das Eichelecht. Okej, okay, co mamy dalej? No i mamy to wyrażenie teraz. Ich hat Bejter Mutterweiten. Powinienem lepiej wiedzieć. To jest po prostu. Możecie się na pamięć nauczyć tego wyrażenia. Ich hat Bejter Mutterweiten. Ich hat Bejter Mutterweiten. Ich hat. Można. Ich hat Dat Bejter Powinienem lepiej wiedzieć. Toch. Słówko Toch. Jednak przecież co nie wzbogaca zdanie. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze. Też dodatkowe potwierdzenie, też wzbogacenie zdania. kto wel obhelucht. No to teraz mi jednak ulżyło. No to teraz mi jednak ulżyło. A w w tym tu wytłumaczyłem, przetłumaczyłem w tekście, jestem uspokojony. Jestem uspokojony. A tutaj, no to teraz mi jednak ulżyło. samo ulgę, jestem uspokojony. Nubenek vel obcheluch. dodaje takiego wzbogacenia. No to teraz jednak mi ulżyło. No to teraz mi ulżyło. Mhm. A to toch. Yy, willie kofi, toch. Ja i wilde kofi, toch. Chciałeś kawy, prawda? Na przykład na końcu zdania. jak wil toch kofi. Chcę jednak kawy. Mhm. E, takie wzbogacenie. Toch, słówko toch. Często też. E, czę, często jest używane toch, i to jest po prostu tak wzbogacenie zdania, dodanie. Albo zrobię kiedyś o tym film, albo jest już zrobiony, przeszukajcie ze zdaniami toch, toch, toch i welo. No dobra, dzisiaj troszeczkę krótszy materiał taki. I tyle. Kończymy. Komentujcie, jak chcecie. Subskrybujcie, jak chcecie. Yy, wyś... Przepraszam, zaraz kichnę. A jak nie, nie tnę materiału, to będziecie kichnięcie moje widzieć. Lub nie kichnę. Dobra, nie chyba nie kichnę, bo przeziębiony jestem. Przeziębiony jestem, a nagrywam. Jak wy jesteście przeziębieni, też macie się uczyć. Więc subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Lub nie subskrybujcie, nie dawajcie łapek w górę. Ale się uczycie. Musicie mi obiecać tylko jedną rzecz, że się będziecie uczyć. Wtedy ja jestem zadowolony, i wtedy na, napiszcie w komentarzach: uczymy się, uczymy się, uczymy się. Wtedy ja wiem, że się uczycie, i wtedy ja mam motywację, żeby rozwijać kanał. Ten dialog można ściągnąć, oczywiście, cały ten materiał na stronie internetowej. Możecie ściągnąć i przeglądać stronę internetową, tak samo i w, strona internetowa jest w opisie. Niderlandzki jest prosty, chyba, chyba dot.com. No i co? Uczcie się. I dawajcie te łapki w górę, bo wtedy inni, te, ten algorytm YouTube'a y, wtedy widzi, y, że ten kanał jest wartościowy i proponuje ten kanał, YouTube proponuje ten kanał innym Polakom, którzy też się chcą języka nauczyć, więc w ten sposób nauczymy się wszyscy języka. OK, Kończę. Jak macie jakieś pytania, piszcie. I wybaczcie, że ja długo nie odpisuję na, w komentarzach, ale jak w końcu, bo ja mam ograniczony też czas w życiu, ale odpisuję. Prędzej czy później odpisuję na wszystkie komentarze. Mam nadzieję. A jak nie, to napiszcie jeszcze raz komentarz albo maila. Także i wybaczcie, że to tak długo trwa czasami, ale no, ale, ale odpisuję. Ja czytam też te komentarze i no, przeglądajcie kanał i się uczcie. OK, cześć.